pensjonat za lasem. Jesteśmy rzeczywiście ukryci za lasem. Mamy bardzo dużo zieleni. Jest początek naszego obozu i jest taki wieczór integracyjny. Na ten czas te, którym nie uda się dobrać tak liczną grupę, siadają sobie na ławkach. Zobaczymy, kto taki zostanie. Takie rozgrzewkowe, szybkie ćwiczenia. Okay, czyli... Czysta sikówka, cieszy pani Ortoń, że tu dla nas wszystkich obóz się zaczyna. Że tu dla nas wszystkich obóz się zaczyna. I think this call. Ah. To buy a cheese. To buy cheese. Because I do sandwiches tomorrow morning for my family. Ah. But our cheese is very expensive. I have a lot of money. Ah, money! Trzeci dzień naszego wyjazdu. Pogoda dopisuje. Tak jak od początku obozu. Dzisiaj ruszamy całą grupą do Murza Sichla, by odwiedzić Izbę Regionalną, dowiedzieć się kilku rzeczy o Tatrach. Jesteśmy teraz przed Izbą Regionalną. W środku już wszyscy słuchają wykładu górala, który gra, śpiewa, opowiada o okolicy. Ta nazwa, ona się wiąże z osadnictwem. Tutaj te tereny pod samymi Tatrami. Jeszcze parę wieków temu były prawie w ogóle niezamieszkałe. Do XVI wieku. Osadnictwo tu od północy kończyło się na takiej miejscowości Szaflary. Dopiero w tym czasie, tacy tu pasterze, wiecie, przybywają, nazywają tych pasterzy Wołochami. A, no ich przodkowie. Wywodzili się z Wołoszczyzny. We have reached Dolina Białka. And everybody is ready to go. Even Mr. Szymon has his camera. Okay. And our guide, Mr. Janusz, is showing the girls where we're going to go. Tak. 2000 rysy są najwyższym szczytem Polski. To sobie zapamiętać, więc mamy tak. Najwyższy szczyt Tatr, który się nazywa Gerlach, w całości Tatr. We have reached the Mickiewicz waterfalls. Now some educational information about something interesting. So now the adventure continues because we have arrived at the most important location here, the toilets. Very, very famous toilets known all around Poland. Everybody comes here to see them. The original is now at Morskie Oko. Let's have a look. A startowaliśmy z 1400 metrów różnicy poziomu w tym sposób. Widzicie? Więc tak my... Kudła Baśka i kudła towaryszka. Takie trzy nazwy. Ponad 300 metrów jesteśmy nad poziomem tutaj Dunajca. Widać tratwy płyną z pływem. Na Dunajcu w tej chwili widzicie granicę Polski. Po lewej stronie jest to Słowacja, Czerwony Klasztor. Po prawej stronie Sromowce. Widać Czerwony Klasztor, takie zabudowania widzicie po lewej stronie w lesie? To jest Czerwony Klasztor i tam siedział, mieszkał sobie słynny mnich Cyprian, bo to jest klasztor kiedyś był Kartuzów. Cystersi byli gdzie indziej, tutaj byli Kartuzi. No i był to słynny Cyprian, wiecie z jakiego powodu? Bo wynalazł ponoć pierwszą maszynę do latania. Ja tam chowam. Wziął tutaj wysadaczy korony, rozpędził się i zaleciał aż do Tatr, do
morskiego oka i na ścianach się rozbił i tam ok do dzisiaj jest po nim pamiątka. Wiecie jako? W nich. Ponoć tam doleciał. No taki śpiczasty. To ponoć Cyprian jest zaklęty tam w skałę, gdzie się rozbił tą maszyną do latania, bo chciał być mądrzejszy od Pana Boga. Popatrzcie, przed nami Tatry. Pasmo... Wave, Nicholas. You're not tired? No. No, not tired. And Bartek is there. He's not tired. Bartek, you're not tired. No. Pani Kasia, where were you? Basia, where were you? Did you go shopping? Yes. Basia, did you go shopping? Okay, Basia. Are you okay? Okay. Great. He's drinking and we're going. Ah, nice water. Okay. Oh, and Mr. Bartek is Yeti. The Yeti is back. We're going. Dziś piękna, słoneczna pogoda i zanim ruszymy na basen, to mamy English time. A tym przyjemniej, bo jest to English time na powietrzu. Good job. Okay, you have to be a player place in the team. Good job. You just fighter. Let's remember something. The first question, remember, number one, what happened for number one? Who can tell me? What happened number for two. Number one? What happened for number two? Can you tell me? Someone else? Lanek? There we go. He will go to the Fun fair. Fun fair, that's right, very good. Small fun fair, big? Team park. Very good. Okay, number three. What about number three? What happened for number three? Voila. Do you remember? I don't know. No. Who remembers, Max? Idziemy do kolejnej grupy, która też w pięknym tutaj zacisznym kąciku uczy się angielskiego. So what is your favorite food, Pavel? What is your favorite food? My favorite food is pizza. And your favorite drink? My favorite drink is Frugo. Frugo, okay. Uh-huh, my favorite food is spaghetti. My favorite drink is Sprite. Sprite, My favorite food is chicken and lettuce. My favorite drink is tea. Okay, and Victoria, what is your favorite food? My favorite food is a hot dog. And my favorite drink is orange juice. It's orange juice. Very nice. All right, get ready to switch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And you switch. What was your favorite hike? What hikes did we do? The Dolin of Five. Stop! Wallet! Wallet! Dolin of Five Stop! It's Wallet of Five Lakes. Why? Because that's a hard trip. From misery to happiness to thee. I'm on my way. From misery to happiness to thee. I'm on my way to what I want from this world. And years from now, you'll make it to the next world. And everything that you receive up yonder is what you give to me the day I want. I took a right, turning yesterday. Yeah, I took a right, turning yesterday. Yeah. I took the road that brought me to your hometown. I took the bus to streets that I could walk down. I walked the streets to find the one.
misery, the happiness to be. Yeah, I'm on my way from misery to happiness to be. I nagle spotykamy, proszę bardzo. Trochę można się przestraszyć, co Marek? Przywitaj się tutaj z Lordem. Lord Vader i kto jeszcze? Myślę, że jest pod wrażeniem. O, dziewczyny też tu spacerują w naszych koszulkach. Żeby się nie zgubić, dziewczyny, ustawcie się tak tutaj do wspólnego nagrania. Właśnie, i tutaj nasza grupa takie miała. Hello, nasza dzielna grupa na Krupówkach. Słuchajcie, pobyt udany. Zakupy udane, krupówki ciekawe. Krupówki i co jeszcze dzisiaj zaliczyliście? Nosal. Nosal. How did you like this trip? It was very good. And the view? The view was very much worth the 30 minutes of hiking. O, widzę, że nasz pan przewodnik też chyba tutaj coś sobie pokupił pięknego. Chcę pokazać, jak on dostał. Właśnie. Co dostał od szkoły Oyton? No, chcemy to zobaczyć, co tutaj. Już pokazuję. Bo wszyscy mamy takie firmowe koszulki Oyton. Wow. O, proszę, nagramy sobie kubeczek, brawo, tak. Sekcja plastyczna, piękne prace, wspomnienia z wędrówek oraz inne wycinanki. Bardzo tutaj sekcja sportowa, turniej ping-ponga, turniej piłkarzyków i turniej bilarda. Przymierza się Zuzia. No, trzymamy kciuki, żeby to był dobry strzał. Tak, patrzymy. Tak. Safety is very important here at Oyton. How is your helmet? Okay? Slides. Okay. Super speeds. Woohoo! Okay, next. Panie Januszu, jak pan ocenia w tym roku naszą grupę ze szkoły językowej Oyton? Bardzo mocna grupa. Tak? Daje pan radę z nami dotrzymać? Ledwo. Oczywiście muszę pochwalić kierowniczkę, która na każdej wycieczce jest. O, dziękuję. Uwaga. Bardzo.